Raków Częstochowa górą, mistrz Polski bliżej wymarzonej Ligi Mistrzów. Dziś zwycięstwo w Częstochowie 2-1 z mistrzem Cypru Arisem Limassol. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się zaraz po końcowym gwizdku tego starcia w Częstochowie. Raków 2, Aris 1. Generalnie po tym spotkaniu myślę, że mam takie przede wszystkim dwa uczucia, które się we mnie kotują, a więc takie uczucie, że mogło tu być zdecydowanie lepiej, czyli spory niedosyt, ale z drugiej strony zadowolenie. To znaczy, na kanwie tego spotkania jestem w stanie uwierzyć, że Raków mógł tutaj wygrać wysoko. Nawet 3-0, bo mam cały czas w głowie tę sytuację z końcówki, jeszcze przed tą strzeloną bramką kontaktową dla rywali Rakowa, kiedy to Lederman z Sonnym Kittelem gdzieś tam się nie potrafili porozumieć w polu karnym rywali, ale z drugiej strony no też mistrz Polski grał dość przeciętnie w obronie. Mam wrażenie, że tutaj wiele faz spotkania było całkiem różnych i z perspektywy całych tych 90 minut, no na pewno umówmy się, Raków nie grał dobrego meczu, tylko grał poprawnie. To znaczy momentami zachwycał, momentami no to był jakiś taki, powiedziałbym, indywidualny błysk Marcina Cebuli, który wypracował tę bramkę na 2-0, kiedy został sfaulowany w polu karnym, ale też sporymi fragmentami mam wrażenie, że Raków po prostu zawodził. Natomiast przejdźmy od początku. Ten szybko strzelony gol trochę źle wpłynął na Raków Częstochowa. Mam wrażenie, że piłkarze, gospodarze troszeczkę się cofnęli, jakby niepotrzebnie, i to nie do końca była dobra reakcja. Wydaje mi się, że gdyby poszli dalej jak w ogień, jeszcze po tych, powiedziałbym, problemach zdrowotnych bramkarza, no bo wydawało się, że za chwilę dojdzie do zmiany, no to tym bardziej tutaj medaliki mogłyby jeszcze przycisnąć. Fajnie strzelona bramka, to do grania Frana Tudora, który kapitalnie się zerwał uruchomionym prostopadłym podaniem, no i wpakował piłkę do siatki Władysław Koczerchin, piłkarz, który no chyba takim był, powiedziałbym, nieoczywistym wyborem. Ja mówiąc szczerze go obstawiałem, że wystawi go Dawid Szwarga od pierwszej minuty, nawet pojawił się u mnie w tym materiale zapowiedziowym jako piłkarz właśnie podstawowy, natomiast myślę, że mimo wszystko pewne zaskoczenie, ale jakby ta rotacja w składzie Rakowa jest uzasadniona. Natomiast wracając do meritum, myślę, że nie do końca mistrz Polski dobrze się zachował, no bo do końca pierwszej połowy gdzieś tam to Aris raczej nadawał ton tej grze, no i tutaj Raków też był dość mocno chaotyczny, dość mocno szarpany, no i to wszystko, temu wszystkiemu po prostu brakowało płynności. Mam wrażenie, że płynność to było słowo klucz. Natomiast w drugiej połowie całkiem nieźle. Początek drugiej części spotkania mi się podobał, mówiąc całkiem serio, te warunki atmosferyczne chyba dobrze wpłynęły na piłkarzy z Częstochowy, no bo gdzieś ta piłka po prostu latała szybciej i Raków się odnalazł w takiej szybkiej, małej, kombinacyjnej grze. Fajnie wypracowana bramka, Marcin Cebula, w mojej opinii, jeden z piłkarzy spotkania, no i Piasecki, który strzelił tę drugą bramkę i cały czas rywalizuje z Łukaszem Zwolińskim o miano tej podstawowej dziewiątki w Rakowie Częstochowa. To w ogóle też jest fantastyczna opowieść, rywalizacja tych dwóch jakże podobnych przecież dziewiątek. Natomiast martwi mnie końcówka spotkania, bo to była konsekwencja gapiostwa, braku doskoku i takiej bierności w obronie. Oczywiście strzelcowi bramki dla Arisu, a więc reprezentantowi Republiki Południowej Afryki Michali Maja Beli, ta piłka siadła i umówmy się, taki, no nie wiem czy strzał życia, ale strzał wyjątkowo udany, natomiast no, całą obronę należy tutaj skarcić. Nie wiem, czy konkretnie Vladan Kovacevic mógłby zrobić więcej, natomiast generalnie myślę, że defensywa się nie popisała. No zacieram ręce i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w rewanżu, no bo wiadomo, że ten wynik 2-1, no to jest cały czas jakby sprawa dość mocno otwarta. Natomiast mam przed oczami cały czas tę sytuację z końcówki i wyobrażam sobie, że gdyby padł tu wynik 3-0, to właściwie Raków nie byłby jedną nogą w tej czwartej rundzie eliminacji, tylko już właściwie niemalże cały skład Rakowa byłby tutaj już na tym, powiedziałbym, finiszu tury eliminacyjnej. Przypomnę, tylko w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów mistrz Polski spotka się z zwycięzcą pary FC Kopenhaga, Sparta Praga. Natomiast jeżeli Raków odpadnie z Arisem, no to będzie walczył o fazę grupową Ligi Europy. No bo już faza grupowa Ligi Konferencji jest jakby pewna, no natomiast to jest absolutnie cel minimum. Dzięki, kanał 365 dni o piłce. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca tej analizy. Oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, to jest ten czerwony guzik na dole pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.